Egipcjanin i Tajwanka oceniali Chorzów. I didn't really know about Poland before I came here. I really like Poland and enjoyed a lot. It's very beautiful country. Wszystko po to, żeby sprawdzić, jak nasza chorzowska oferta, czy się rzeczywiście wpisuje w te zainteresowania naszej młodzieży. Obchody Święta Wojska Polskiego. Zawsze w takich dniach wracamy pamięcią do wspaniałych chwil oręża polskiego, żołnierzy, powstańców i bojowników. Seniorzy piekli naleśniki z czekoladą na ostro. Znowu coś nowego się dowiedziałam. Też poznałam nowe pomysły. To jest takie bardzo miłe, nie? No, tak spotykamy się tutaj na miejscu. AKS Chorzów świętuje 105-lecie. Chcielibyśmy mieć lepszych zawodników i po części mamy. Przez te 5 lat była duża zmiana, dobra zmiana. Ruch wyrzucił Wisłę z Pucharu Polski. Wisła nie miała nic do stracenia, tak? 1-0, wiedzieliśmy, że na drugą połowę wyjdą bardziej agresywnie. Wolontariusze z Nowego Sącza, Egiptu i Tajwanu odwiedzili nasze miasto. Goście oceniali ofertę skierowaną do młodzieży pod nazwą Chorzów przyjazny młodym. Wszystko po to, żeby sprawdzić, jak nasza chorzowska oferta, czy się rzeczywiście wpisuje w te zainteresowania naszej młodzieży, ale też właśnie okiem zagranicznych gości. Nasi goście, wolontariusze i z Nowego Sącza i z zagranicy przez kilka dni będą sprawdzali ofertę, będą pytali chorzowian, zarówno mieszkańców, jak i tych, którzy pracują w różnych instytucjach, o to, jak wygląda kultura, edukacja i rozrywka. Będą wypełniali specjalne ankiety, które my potem podsumujemy i na pewno wyniki zostaną przedstawione ogółowi. I didn't really know about Poland before I came here because for me it was like just Europe. But when I'm here I found out that I really like it here in Poland because firstly I didn't have to get used to the food here. I mean, the food here is really so nice that it's so delicious for me that I don't have to I don't get tired of the food. And also the people here are really nice, really. Because when I was in Warsaw, like everybody was saying hi to me. And also here, sometimes when I'm looking at a map, people will just come to ask me if I need help. And sometimes even if they don't speak English, they try their best to communicate with me. And also I like the whole feeling of Poland, like this big plan and the sky is very blue here, the air quality is really good and you have trees, you have lake, you have forests. It's really, really new to me and I really like it. I came for a project called Summer Camp. It's about sharing cultures with kids, teach them about my country, how I live, about our religions, our tradition, food, our cultures, and learn about something about Polish culture. I really liked Poland and enjoyed a lot. It's very beautiful country with beautiful history and everything is beautiful, buildings, cities. I went many places like Krakow, Katowice, Bielsko-Biała, and I really enjoyed my trip. Przez cały tydzień mieliśmy różne takie oficjalne spotkania i różne takie oficjalne miejsca odwiedzaliśmy. Dzisiaj tak staramy się trochę zapoznać z kulturą i z tymi naszymi wolontariuszami, którzy tu przyjechali, no bo są z Egiptu i z Tajwanu, więc zupełnie inna kultura. I robimy tutaj gry uliczne i zabawy właśnie polskie i te, które oni mają u siebie. Na początku było trochę krępująco, bo nie mogliśmy się za bardzo dogadać, ale znaleźliśmy wspólny język, rozmawiamy po angielsku, żartujemy. Oni też się czują wśród nas swobodnie, także myślę, że to jest takie bardzo dobre dla nich doświadczenie. No i po prostu też nie poznaliśmy tamte kultury, tradycje. I oni poznali nasze i zarówno oni chcą wrócić do Polski, a my po prostu pragniemy ich odwiedzić. Miałyśmy tu przyjechać, by zobaczyć, jak wygląda to w Chorzowie i jak inne miasta organizują różne zajęcia dla innych ludzi i jak to w ogóle ogólnie wygląda, żeby porównać doświadczenia nasze i chorowskie. Nasze odczucia są wspaniałe, po prostu nigdy bym nie przypuszczała, że miasto Chorzów jest tak piękne, zawsze mi się kojarzyło bardzo źle. A jak teraz przyjechałam i bardziej poznałam, to nie chce mi się nawet wyjeżdżać. Są takie, macie tutaj tak ogromne możliwości rozwojowe i centra kultury. Po prostu jest co robić.
Przedstawiciele władz lokalnych, instytucji i organizacji oraz mieszkańcy uczcili obchody Święta Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem poległych żołnierzy 75. Pułku Piechoty. Spotykamy się dzisiaj tutaj, aby oddać hołd żołnierskiej krwi przelanej za ojczyznę. Stajemy tu, by pokłonić się cieniom żołnierzy wszystkich pokoleń wojennych, wszystkich polskich bitew. Bez ich ofiary nie byłoby bowiem Polski. Także tej dzisiejszej, wolnej, suwerennej i demokratycznej. Za poświęcenie i bohaterstwo żołnierzy 1920 roku, jak również kombatantom, weteranom wielu innych frontów i bitew, składamy wyrazy hołdu i najwyższego szacunku. Zawsze w takich dniach wracamy pamięcią do wspaniałych chwil oręża polskiego, żołnierzy, powstańców i bojowników, którzy niezależnie od skali przeciwności i trudności byli gotowi do pełnego poświęcenia w obronie ojczyzny. Bohaterstwo polskich żołnierzy znane z kart historii jest czymś więcej niż żywą legendą. Jest to dla nas wszystkich piękna lekcja patriotyzmu i wskazówka do postępowania w życiu codziennym. To 4 sierpnia 1923 roku rozkaz ministra spraw wojskowych generała Stanisława Szeptyckiego usankcjonował prawnie święto, w którym Polacy mogli wspominać bohaterską postawę żołnierzy, którzy walnie przyczynili się do odzyskania, ale i utrzymania niepodległości. W sierpniowe piątki wakacyjna Akademia Seniora zaprasza na warsztaty kulinarne. Zajrzeliśmy do kuchni, w której królowały naleśniki. Najczęściej to są zajęcia komputerowe, które uczymy, jak się obsłużyć komputerem. Technologiczne, jak działa telefon, tego też uczymy. Angielski, niemiecki, kulinarne właśnie teraz wchodzą, to jest właśnie coś nowego. I jak widzimy, jest duże zainteresowanie też ze strony seniorów, jak na nasze zajęcia. Pokazywali mi tutaj, jak się piecze naleśniki, ja inaczej piekę, tutaj inaczej, także znowu coś nowego się dowiedziałam. Ja w domu robię z serem i jeszcze je dodatkowo zapiekam, natomiast tutaj z czekoladą pierwszy raz jadłam, bo takiej czekolady nigdy nie robiłam, także bardzo mi ta czekolada smakuje, jest trochę na ostro. Jest słodka. Tutaj na przykład się nauczyłam czegoś, że no właśnie o pani wymieniała się doświadczeniem, my się wymieniały, pani Dominik się wymieniał doświadczeniami, jedno do drugiego coś zawsze może, coś może tam spożytkować. Celem tych kulinarnych zajęć nie było uczenie może seniorów, bo to nawet by było troszkę zarozumialstwo, ale taka wymiana i integracja międzypokoleniowa, gdyż tutaj nie tylko drugie, jak my pokolenie, ale i trzecie wnuczęta tych seniorów też tutaj przybyli, więc mają okazję się nauczyć. Seniorzy nam jakieś stare, tradycyjne przepisy podają, my znowu jakieś nowości i myślę, że z tego może coś bardzo fajnego wyjść. Można bardziej towarzystko rozwinąć się. Poza tym no, można też w jakiejś dziedzinie, która akurat jest tutaj proponowana, czyli zajęcia na przykład, w tej chwili były kulinarne, więc zajęliśmy się tym, też poznałam nowe pomysły. To jest takie bardzo miłe, nie? No, tak spotykamy się tutaj na miejscu, no, no i coś się zawsze nauczymy z tych kuchni. W tym roku AKS Chorzów obchodzi 105. urodziny. Główne uroczystości związane z jubileuszem Zielonych Koniczynek zaplanowano na sobotę 29 sierpnia. Najpierw władze klubu oddadzą hołd olimpijce z Amsterdamu z 1928 roku Otylii Kałużowej. Spotykamy się na cmentarzu Świętej Jadwigi, w parafii Świętej Jadwigi przy ulicy Drzymały, gdzie będziemy otwierać, albo inaczej udostępnimy nowy nagrobek dla Otylii Kałużowej, która była nie tylko wybitną sportowcą, bo była na olimpiadzie, nie tylko wybitnym zawodnikiem w AKS-ie wiele lat startując, ale po prostu wybitnym trenerką, bo wychowała Halinę Richter-Górecką, która na olimpiadzie w Tokio razem z Szewińską zdobyła złoty medal. Halina Richter-Górecka, obecnie Halina Herman, od lat mieszka w Niemczech. Przed rokiem udało się zaprosić ją do Chorzowa
i przyjechała do swojego rodzinnego miasta po prawie pięciu dekadach nieobecności. Natomiast w tym roku będzie po raz pierwszy na zawodach sportowych. To myślę, że to też jest pewnego rodzaju ciekawostka, że będzie mogła zobaczyć rywalizację młodych sportowców podczas mitingu Otyli Kałużowej i Pawła Kozubka. Zawody odbędą się na stadionie przy ulicy Lompy. Organizatorzy starali się zaprosić na nie gwiazdy z najwyższej półki. Mowa o Pawle Fajtku, mistrzu świata w rzucie młotem. Ten jednak pod koniec sierpnia będzie bronić tytułu w Pekinie. Chorzowski meeting przypada w dniu jego powrotu z Azji. Paweł Fajtek miał przyjechać, ale ląduje o 12 w sobotę. O 12 ląduje na lotnisku. Także no i pewnie starty są. Starty są dla niego ciekawsze w innych regionach i za innych warunkach płacowych. W konkursie rzutu młotem pań wystartuje zawodniczka AKS-u Chorzów, która w ostatnim czasie dokonała nietypowego wyczynu. Aleksandra Kokowska jest to zawodniczka, która w rzucie młotem walczy i osiąga dobre rezultaty. Prawie 57 metrów w rzucie młotem jest to bardzo dobry wynik i dobry metrowy wynik, ale śmieję się dlatego, ponieważ no, przerzuciła rzutnie i teraz na tym bocznym rzutnik, które się odbywają, rzuca już prawie że w ścianę, o ścianę oporową, która dzieli następny domów, także musi miejsce rzucania zmienić, ponieważ jest za dobra na tą rzutnię. Na memoriale Otyli Kałużowej i Pawła Kozubka warto będzie także zwrócić uwagę na zawodniczki AKS-u Chorzów startujące w biegach na 400 metrów, Magdalenę Goszkowską, Monikę Szczęsną oraz płotkarkę Tinę Matusińską. Dodajmy, że klub z naszego miasta rywalizuje w tym roku w lekkoatletycznej ekstraklasie. Chcielibyśmy mieć lepszych zawodników i po części mamy. Przez te 5 lat była duża zmiana, dobra zmiana. Jest dużo dobrych zawodników i zawodniczek. No i chcielibyśmy, żeby tak już pozostało, żeby nie opuszczać, nie schodzić z tonu, tylko wyda wysokim C. Jesteśmy w ekstraklasie, to jest ewenement. W ścisłej czołówce, tyleż w sportach walki, są także zawodnicy trenujący w innej sekcji AKS Spartan. Szkolą się w MMA, grapplingu czy brazylijskim jiu-jitsu. Na co dzień trenuję w Spartanie bez przesady, mówiąc gdzieś z 80 zawodników. Wojownicy z Chorzowa także dołożą swoją cegiełkę do jubileuszu klubu. 10 października zorganizują zawodową galę w hali Morris przy ulicy Dąbrowskiego. W walce wieczoru wystąpi reprezentant AKS-u Maciej Browarski. Jak się okazuje, rywale czują przed nim respekt. Ciężko dostać zawodników. Właśnie teraz jesteśmy na etapie załatwiania zawodnika dla Macieja Browarskiego, bo jest on znany już w Europie też, bo miał walki w Chorwacji, w Rosji. Także tu w Polsce ciężko do niego znaleźć zawodnika. Po prostu nie chce się żaden dać obić. Przed 5 laty na setne urodziny Zielonych Koniczynek Wojciech Krzystanek i Dariusz Leśnikowski napisali książkę Historia AKS-u Chorzów – Ludzie, emocje, wydarzenia. Teraz przygotowali drugie, zaktualizowane wydanie. Myślę, że te wydarzenia, które przez ostatnie 5 lat zostały spisane, są na pewno ciekawe i równie ważne jak minione 100 lat. W ciągu tych 5 lat były sukcesy, przede wszystkim sukcesy zapaśników, osób, które uprawiają bardzo trudne konkurencje jak mieszane sztuki walki. Były sukcesy lekkoatletek Agnieszki Gortel i Magdy Goszkowskiej i Jacka Wierzbickiego. Były przede wszystkim także te smutne momenty, które no, w pewnym sensie są nieodwracalne, bo odeszli od nas na zawsze Janusz Ochalik. To jest postać naprawdę wybitna, trochę z drugiego, trzeciego szeregu, jeśli chodzi o działaczy, ale naprawdę wyjątkowa postać w historii klubu sportowego AKS. Odszedł Marcel Truchan, który był nie tylko działaczem, ale przede wszystkim był zawodnikiem piłki ręcznej, później trenerem, później spełniał się właśnie jako bardzo dobry organizator i odszedł także Wacław Kuźmicki, wybitny lekkoatleta, który może nie wszyscy wiedzą, ale był ostatnim żyjącym lekkoatletą w Polsce, który startował na igrzyskach w Londynie w 1948 roku. Zmarł w wieku 91 lat. Chorzów wygrał z Wisłą Kraków 2-1 w 1/16 finału Pucharu Polski. Kolejnym rywalem niebieskich będzie Lech. Spotkanie rozegrane zostanie 23 września w Poznaniu. Wiedzieliśmy to, że Wisła ruszy w tej drugiej połowie, bo to nie ma nic do stracenia, jest tylko jeden mecz i musiała ruszyć. Myśmy czekali na kontrę i udała się
i uspokoiła, aczkolwiek za bardzo nas chyba uspokoiła, bo ta bramka padła jednak. Wisła nie miała nic do stracenia, tak? 1-0, wiedzieliśmy, że na drugą połowę wyjdą bardziej agresywnie, bardziej ofensywnie. No ale gdzieś tam kontrolowaliśmy to, jakichś czystych sytuacji, żeśmy nie dopuszczali Wisły. Dobrze, tak jak mówię, że strzeliliśmy na 2-0, bo tak byłaby dogrywka i nerwy. W pierwszej jedenastce Ruchu zadebiutował Kamil Mazek. Młody pomocnik zaskarbił sobie sympatię kibiców. Po raz pierwszy schodziłem, grałem w pierwszym składzie w takim oficjalnym meczu. Na pewno cieszy i podbudowuje taki doping ze strony kibiców. Niesie na duchu i chce się pokazywać jeszcze więcej właśnie przed tą publicznością, przed wszystkimi. Super, super sprawa taki doping.